Jepura TV. Humor dla każdego, bo tu się i związkowe sytuacje odbywają, i życiowe, z kredytami, i z życiem, jakby trudnym życiem w korporacji. Mam jeszcze 3 dni. Ja pierdykam, no szaleństwo. Jeśli odetchną nam prąd, to numer się kompletnie nie ukaże. Nie, Sonia zwolniła 80% pracowników, a reszta jest na skraju załamania nerwowego. Ci ludzie mają po prostu dość. Czy ty to rozumiesz? Że ludzie mają dość, rozumiesz? Ty nawet nie wiesz, dlaczego ludzie są zdolni, ile są w stanie wytrzymać. Poród na przykład są w stanie wytrzymać. Modę na sukces są w stanie wytrzymać. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, i właściwie życie jest bardzo zaskakujące i niczego tak naprawdę nie można sobie zaplanować. To jest chyba jakby główne przesłanie tego spektaklu. Welcome w naszym biurze! O ja nie, o, nie naszym, ale welcome! Joanna! Inaczej się gra w kostiumie, który jest... No, w kimonie, które ogranicza ruchy i tak dalej, jest całkiem inny niż normalny nasz strój, ubiór tu w Polsce, w Europie i tak dalej. Także to nas w pewien sposób ogranicza, ale jest to też jakimś walorem, też stwarza inny sposób nie wiem, poruszania się, w ogóle działania na scenie. Pozwalamy sobie na dodatkowe rzeczy, które nie są słowa, które nie są w spektaklu, przez co spektakl cały czas żyje, i też wszystkie rzeczy, które nas gdzieś tam zaskakują, no to od razu na nie reagujemy. I to na pewno polecam wszystkim, żeby nie załamywać rąk, bo nie poszło tak jak trzeba, tylko odnajdywać się od razu w sytuacji. Sprzedaż ostatniego numeru singla w Wielkim Mieście. Da! Gorzej niż karygodne. Rok temu średnia sprzedaż wynosiła 70 tysięcy egzemplarzy. Punkt drugi. Zatrudnienie. Rok temu pracowało tu 250 osób. Ile